pierwsza wojna światowa była w 14, 39 tu w Europie była, wiadomo kiedy. Udzielił apostołom tchnienie rozpoczynać swoją misję władzy jednania skruszonych grzeszników z Bogiem i z Kościołem w mocy Ducha Świętego. Pamiętamy ostatnio te słowa, także Ewangelii padały. Wyślijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Oczywiście historia tutaj jako Jana Pawła II. Także widzicie Państwo teraz misericordia Dei, reprywatyzacja, sprawowania sakramentu Bogu. Temat dnia. Historia złodzieje mieszkań, kościoła pokazuje, że posługa pojednania. Tutaj nie ma ludzi prawosławnych, tu jest Polska, a lewe, a gdy chodzi o sprawowanie sakramentu pokuty do domów, następował jego rozwój. Były uznawane różne zewnętrzne formy wyrazu. Lewosławna. Te zewnętrzne formy wyrazu celebracji sakramentu były z zachowaniem nie błagaj, nic nie kręć, oni się ciągle podszywają pod inne osoby. Nie wolno. Oprócz działania szafarza, i tu jest wyłącznie biskup albo prezbiter, który ma upoważnienie do spowiadania, to nie jest ani diakon, ani kleryk, ani świecka jakaś osoba. Powiedzmy to od razu, tylko biskup bądź prezbiter, czyli kapłan mający upoważnienie do sakramentu, celebracji tego sakramentu, okazuje troskę, leczy w imię Chrystusa, a więc tutaj mamy szafarza i akty penitenta, żal za grzechy, spowiedź, czyli wyznanie grzechów i zadośćuczynienie. Żal za grzechy, spowiedź, wyznanie grzechów i zadośćuczynienie. Te akty penitenta, one zawsze, niezależnie od zewnętrznych form sprawowania. Także proszę Państwa, proszę być z nami, u nas najciekawiej na świecie, jak Państwo widzą. I wiadomości dnia, tylko my nie będziemy popierać ciemnoty, a broń Boże, nie będziemy popierać ciemnoty. Kulty, wszelkie kulty, proszę Państwa, to nie. Kult nie. Pogański kult nie. Przewaga dzięki technice. Polska misja medyczna pomaga w Sudanie Południowym. Kraj dotknęła klęska głodu. Zrujnowała go wojna domowa. 500 000 dzieci może umrzeć z głodu. Potrzebna jest konkretna pomoc. Worek ryżu, fasola, mąka kukurydziana. Wejdź na www.pmm.org.pl i zobacz, jak możesz pomóc. Pomóż nam pomagać. Polska misja medyczna. www.pmm.org.pl. Już są. Radio Koncita, proszę być z nami, proszę być z nami. To mieszkanie ożywione do Ciebie, oparte na pannami, matko biegne. Podpowiadamy, do Ciebie przychodzę. Uwagę, projektując kuchnię oraz Radio Koncita, proszę być z nami. O matko słowa. Posługując skłonność do infekcji intymnych. Tak, i suchość pochwy. Dokładnie. Ale poza po 40 roku życia i dlatego bardzo ważna jest odpowiednia higiena. Proszę stosować specjalistyczny żel Iladian 40+. Żel kosmetyczny do higieny intymnej Iladian 40+. Nie tylko myje i pielęgnuje, ale także działa przeciwbakteryjnie. Do tego regeneruje i nawilża. Iladian 40+. Higiena intymna i ochrona po 40 roku życia. Dostępny w aptekach. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych informuje. Myślisz o założeniu stowarzyszenia lub fundacji? Potrzebujesz wzmocnić swoją organizację? Odwiedź Dolnośląskie Punkty Konsultacyjno-Doradcze dla organizacji pozarządowych i bezpłatnie skorzystaj z naszego wsparcia. Od 2011 roku doradzamy, animujemy i informujemy dzięki partnerskiej współpracy Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenia Tratwa i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Wejdź na stronę www.inkubator.mgo.info i znajdź najbliższy punkt w Twojej okolicy. Praktycznie codziennie stopy każdego z nas są narażone na kontakt z
grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po kosmetyki linii Stepper. Aerosol Stepper skutecznie pielęgnuje i chroni skórę dzięki zawartości aż 4 składników aktywnych. Dodatkowo Stepper łagodzi podrażnienia, pieczenie i spędzenie. Z kolei do paznokci przeznaczony jest sztyft Stepper. Wspiera on ich odbudowę oraz pomaga w przywróceniu ich naturalnej barwy. Stepper. Idealne rozwiązanie dla stóp narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Piątek, 9 czerwca, minęło południe. Informacje Tok FM. Małgorzata Mostowiec i Filip Kekusz. Unia deklaruje, że jest gotowa rozpocząć rozmowy rozwodowe z Londynem już za kilka dni, ale nadal nie wiadomo, kto stanie na czele nowego brytyjskiego rządu. Opozycja o ewentualnej wizycie Donalda Trumpa w Polsce niepokoją ją kontakty amerykańskiego prezydenta z Rosjanami. Co dziesiąty Polak twierdzi, że osobiście zna kogoś, kto bierze łapówki. Premier Theresa May nie zamierza oddawać władzy, zanim pewna godzina ma się pojawić w Pałacu Buckingham, by prosić królową o powierzenie jej misji stworzenia nowego rządu. A to może spółdzielnia SLAM bierze łapówki. W momencie w wyniku wczorajszych wyborów stracili większość pozwalającą im na samodzielne rządy, ale wsparcie dla nich zadeklarowali już idący unioniści. Tyle, że o stworzeniu rządu myślą też opozycyjni lejburzyści. Oni z kolei chcą rządzić bez koalicjanta, więc byłby to gabinet mniejszościowy. Ale brak stabilnej większości w Izbie Gmin może poważnie utrudnić negocjacje między Unią Europejską a Londynem w sprawie Brexitu. Już kampania wyborcza opóźniła rozpoczęcie rozmów, a teraz wewnętrzne przepychanki, jak mówił magazyn EKG Bartek Radusowski z Dziennika Gazety Prawnej, mogą sprawić, że w Wielkiej Brytanii zabraknie czasu na wszystkie szczegółowe ustalenia z Foxem. Wielka Brytania naprawdę z końcem marca 2019 roku wyjdzie z Unii Europejskiej, i o ile da się jeszcze w tym czasie, mam nadzieję, wynegocjować warunki tego rozstania, to trudno będzie już zmieścić się w tych ramach z wynegocjowaniem nowych relacji. Relacji dotyczących choćby przepływu osób czy kapitału oraz przyszłych relacji gospodarczych między Unią a Zjednoczonym Królestwem. Unijny komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, Pierre Moscovici, już teraz mówi, że premier May przeliczyła się z siłami, ale deklaruje, że Bruksela jest gotowa. Ja myślę, że w ogóle teraz już nie jest moda na siwe baby, na siwe stare baby, bo tutaj na Saskiej Kępie pełno jest szlachcianek, bab takich ważnych, że jak jest święto francuskie, święto Saskiej Kępy, to one wyłażą i bez kolejki wszystko by chciały mieć też i za darmo. Także nie jest to modne, bo widzę, że świat zrobił się cyfrowy, siwe baby są omijane, no i teraz co innego modne. Co innego modne. Sprawdź. Zobacz, co jest teraz modne. Zobacz, co jest teraz modne. Sprawdź. A zobacz. Sprawdź, co jest teraz modne. Wynikają przede wszystkim z niejasnych powiązań Donalda Trumpa z rosyjskimi służbami. W trakcie wczorajszego przesłuchania były już szef... Także oni myśleli, proszę państwa, że świadków Jehowy podrobią, bo będą naśladować ich gesty, mimikę twarzy, słownictwo. Już teraz to widzicie państwo, nie ma tutaj co. Nie ma co się pytać o ta durna baba Litka. Leży jak krowa i się pyta. Ja mówię, to trzeba iść i zobaczyć, a nie stawiać głupie pytanie. Ci, co stawiali mądre pytania, jak się ktoś czegoś naprawdę i z sercem chce dowiedzieć, to potem tych pytań nie stawia. A te mohery w kółko... Te same pytania ciągle zamęczają, ciągle żebrzą, ciągle proszą, ciągle na dorobku, ciągle, że czegoś nie mają, to w sensie przeszkadzają. No to jeżeli tacy chodzili za Jezusem Chrystusem, to jakże by oni nie mieli doprowadzić Pana Jezusa Chrystusa do śmierci? Także mafie, proszę państwa, żydowsko-watykańskie, one w dalszym ciągu są, są dokuczliwe, istnieją i są jak pięść do nosa, jak pryszcz, Rysia mówi, na dupie. No bo Rysia mówi, po co ci ta Przybyłowiczowa? Mówi, jak pryszcz na dupie. Nad Wisłę przepędzić, nad Wisłę przepędzić. A tutaj jednak, no, Warszawa ma wielką rzekę, wielką Wisłę. Tu mówią o mostach. Ja mówię, też niemodne już są mosty. Modna jest ulica Marszałkowska. Że? Modna jest ulica Marszałkowska. Zapraszamy. Nie zdążyła zareagować na ostrzeżenia nadjeżdżającego. Siódme mocarstwo światowe. Wszczęto w tej
bardzo ciekawe. Żyjemy w szczególnym okresie, pojawiło się już siódme mocarstwo zapowiedziane w Biblii. Co ciekawe, w odróżnieniu od poprzednich sześciu, które zdążyły odegrać swą rolę w historii biblijnej, o tej potędze Biblia mówi wyłącznie proroczo. O wszystkich tych siedmiu mocarstwach królach czytamy. Siedmiu jest królów, pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie nadszedł, a gdy już nadejdzie, ma na krótką chwilę pozostać. Objawienie, 17 rozdział, werset 10. Także proszę Państwa, to jest objawienie świętego Jana, 17 rozdział, werset 10.